Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Sato HD, a oto przed wami kolejny odcinek z cyklu Let's Play SimCity 5. No i dzisiaj będziemy tworzyć fajne rzeczy, będziemy dążyć do tego, by zarabiać miliony w sekundy. Nie no, żart oczywiście, ale postaramy się, żeby zarabiać większe sumki i nie, to nie w tym mieście, jeżeli o tym myślicie. Tak, ktoś mi napisał, że głupią rzeczą było to, że dałem uniwersytet, znaczy w uniwersytecie rozbudowałem go na tą dalej, jak się nazywa, ekonomię, tak? Na ekonomię dałem? Muszę jeszcze sprawdzić na pewności, czy to jest ekonomia. W szkoła handlu, przepraszam. No myślę, że szkoła handlu w takim mieście jak to się bardzo przyda, co tutaj jest napisane. Tak, tak, ja go rozbuduję. I wybuduję, tak, chyba dział inżynierii, albo zobaczymy, co będzie lepsze, nie wiem, ale na pewno coś wybudujemy niezwiązane z handlem, więc spokojnie, to się wszystko zrobi, bez pośpiechu, bez żadnego zbędnego... No dobra, mniejsza z tym, na pewno coś się zrobi. Dobra, przejdźmy teraz, bo niestety dzisiaj Tokio nie będzie naszym głównym, głównym miastem do zabawy. Przejdźmy do Swift. W Swifcie, tak, będziemy się trochę dzisiaj bawić. A mianowicie spróbujemy zrobić dział elektroniki. Tak, żeby tą kasę jednak jak największą zbierać, bulić. Wiem, że to będzie trudne do wykonania, czy trudne dla mnie to będzie do wykonania, ponieważ czeka mnie, wiąże się ze mną pewna bardzo mocna inwestycja. I jeżeli mi się to nie uda, no niestety będę skazany na... no gorzką porażkę, czego ja osobiście bym nie chciał, no kurczę, ale no mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. No i cóż, no i zabieramy się do roboty, prawda? Tutaj te mosty, które są właściwie chyba niepotrzebne, ale dobra, niech one sobie tu stoją. No i zaczynamy się bawić. Przyspieszmy sobie czas trochę. Dobra, że tak tutaj sprawdzam wszystko, czy wszystko jest tak, jak być powinno. KG Metali zamknięte, już zatrudniamy. Wieża boom. Puszczaj pomagierów. No puszczaj pomagierów. Puścił się wreszcie pomagier. Usuniemy to, co się zepsuło, bo widzę, że przyczyna pożar budynku. Okej, okay. Tutaj no kurczę, no dużo tego cholera tutaj jest. Wszystko przez te walnięte korki. Ja tutaj jeszcze będę musiał się chyba jakoś pobawić z tym, żeby jednak ta drożność ulic była jak najlepsza. Może to tak jeszcze puszczę? Może to coś da? No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak, że to troszeczkę nam unormuje całą sytuację, jeżeli chodzi o przejazd, no, jeżeli chodzi o drożność ulic. O tego słowa szukałem właśnie. No i cóż, jedziemy dalej z tym koksem. A więc tak, co ja produkuję? Huta. Huta produkuje stal. Stal mnie nie jara. Stal mnie nie jara. Będziemy musieli rozbudować to. Osiągnięto limit. Piec do metalu. Piec do metalu musimy usunąć. Jebździdy. Tak, tak. Wal się, wal. Bo tu nie może być piec. Piec do stopu. Bo z tego co pamiętam, stop chyba nam będzie potrzebny. Tak przynajmniej podejrzewam. Dajmy jeszcze parę ciężarówek, żeby to kurcze jeździło. Żeby to nie stało w miejscu, nie magazynowało się niepotrzebnie. Ok. Dobra, stop już mamy. Stop mamy. Teraz wejdźmy. A nie to, chciałem do tego wejść. Co mi tu pisze? Niedobór pracowników, czyli norma właściwie. Zaawansowanie kopalnia węgla. Tego nie chcemy, na razie przynajmniej. Hazard nie. Elektronika, tak jest, to jest elektronika. Fabryka procesorów. I to, w to dzisiaj pójdziemy. Tak, fabrykę procesorów, jeszcze postaramy się wziąć pożyczki, jeżeli mogę. Cholera, tylko 50 tysięcy, no to nie jest, nie jesteśmy zbytnio o tym uradowani, ale jedną fabrykę sobie postawimy, jak najbardziej. Tylko w którym to ja miejscu mogę to postawić, tak żeby to wszystko w miarę fajnie funkcjonowało. Tu są zajezdnie autobusowe. To ja może to tutaj ustawię, wiecie? Tak, żeby idealnie pasowało. Tak, nie będzie, tak będzie pasowało. Jest fabryka procesorów.
No i czego ona tu potrzebuje? Właśnie, plastik jest potrzebny. Z plastikiem może być cholercie ciężko, wiecie? Co my tu przy... Brak zasobów ropa naftowa, rozumiem, rozumiem, o co im chodzi. A więc w tym oto momencie będziemy musieli wziąć handel. Cały czas patrzę na pieniążki, czy zarabiamy, czy niestety nie zarabiamy, na szczęście zarabiamy. Bierzemy handel. Handel postawimy sobie w tym oto miejscu. Tak. Rozbudujemy go na plastik. Where is plastic? Where is plastic? Plastic is there. Okej. Dobra, dajemy plastik, dwa razy plastik i raz mikroprocesory. No i teraz robimy tak, że mnóstwo składów. No i widzicie, brawo dla Sata, brawo. Kolejne osiągnięcie wpadło nam w garść. Zarządzaniem na globalnym rynku. Importuj 27 tysięcy i eksportu 72. No to powinniśmy zyskiwać tutaj ogromne pieniądze. Tylko czy to nam się uda? Sam jestem zainteresowany tym, czy to wszystko pójdzie tak, jak faktycznie ja sobie to wyobrażam. Mam nadzieję, że tak i że to, co zrobiłem, to jest inwestycja, która mi się w dużej mierze zwróci. Ponieważ, no kurczę, no widzicie, właśnie poszło trochę pieniędzy. I na razie będę musiał wstrzymać importowanie plastiku, gdyż nie mam pieniędzy, jeżeli wiecie, o co mam na myśli. No dobra, tutaj widzę, że plastik, jak i też materiały mamy, to mi się też podoba. No, poszło, poszło. Tutaj mi się produkuje, czy jak? To nie wiem, jak to jest z tym. Mikroprocesory, zaraz przebadajmy, co chcą ode mnie. Gromadzimy nadwyżki stopu i plastiku. Może rozwiniemy działalność. Edytuj, oczywiście. Nie rozwiniemy działalności. No fuck, no pomyliłem się, przepraszam was bardzo. Nie rozwiniemy w tym momencie przynajmniej tej działalności. Z tego powodu, że mamy bardzo mało pieniążków. Nie będę nadwyrężał swojego budżetu, ponieważ za jakąś chwilę, jak tylko procesory będą tutaj się nam gromadziły, będziemy je sprzedawać. A jak sami dobrze zauważyliście, sprzedaż procesorów jest ogromnie zyskowna. Mam nadzieję, że uszczęśliwiłem ciebie. Kurczę, teraz nie sprawdzę. Chciałem sprawdzić na YouTubie jak twój nick, ale... Kurde, wyleciał mi teraz z głowy, wybacz mi. Ale wiesz, do kogo mówię, także jesteś pozdrowiony nawet w tym odcinku, także... I spełniłem twoje życzenie, bo się pytać, dlaczego nie budujesz tego i tego. No to, jak widzisz, się wybudowało. Dobra, co my tu mamy? Duża przestępczość pewnie, prawda? Ludzie protestują, za dużo przestępstw. A ja im mówię, dziękuję bardzo. Tak, dziękuję, dziękuję. Okej, dobra. Gdzie mamy tutaj? Mamy fabrykę procesorów. Wszystko działa jak najlepiej, widzę. To mi się podoba bardzo. Tylko niech mi tutaj to się sprzeda. Dobra, my tutaj chyba dołożymy jeszcze... jedną... Ej, 50 tysięcy. Nie fajnie, nie fajnie, wiecie? 2 i 3. Jak 50 tysięcy, to... no nie fajnie, no naprawdę. O, 151 tysięcy zarobiliśmy w tym miesiącu, co jest dość dużym sukcesem, powiem wam szczerze. 500 skrzyń procesorów. Fajnie, fajnie. Trzeba by było to przyspieszyć. Poczekamy chwileczkę, damy jeszcze jedno skrzydło. O, pięknie już jest, właśnie damy to skrzydło. Nie wiem, tak czy tak? Damy tak, żeby ładnie to wyglądało. I jedzie następne skrzydło procesory, tak będą mucić tą kasę. Mam nadzieję, że kurczę, że zrobimy z tego miasta imperium. Imperium, że tak powiem, pieniężne. Bo, no sami widzieliście, no kurczę, no co tutaj dużo mówić. Cena za import, eksport mikroprocesorów jest cholernie zyskowna. No 72 tysiące to jest naprawdę olbrzymi pieniądz. Tylko niestety musimy brać pod uwagę to, że ściągamy z skądś tam, importujemy za 27 tysięcy plastik, a więc 72 dni 27. No w przybliżeniu 40 parę tysięcy mamy zysku. Także oby to chodziło nam jak najlepiej.
Ja patrzę, patrzę. Wow, już sprzedaliśmy. No fajnie. Sweet. Naprawdę się bardzo cieszę z tego powodu, że to wszystko tak funkcjonuje, a nie inaczej. A więc ojojoj, SMS. Zaraz odpiszę. Serdecznie pozdrawiam moją mamę, jeżeli mnie oglądasz. Nie no, żart oczywiście. Moja mama mnie nie ogląda, ale wie, że nagrywam, także i tak cię pozdrawiam. Co tutaj chciałem zrobić dalej? Chwileczkę odpiszę tylko i napiszę jej, że ma ode mnie pozdrowienia, takie oficjalne. Gdzie tutaj jest? Tutaj jest. Masz... Ej, kurde, klawiatura. Masz... Pozdrowienia... Druga... Mamo, proszę bardzo, wysłane już jest. Okej, okay, i zaczynamy się bawić dalej. Pewnie teraz będzie SMS, od kogo masz te od kogo mam te pozdrowienia, ale to już wytłumaczę poza odcinkiem. Okej, okay, co ja chciałem dalej zrobić? Wiecie, co ja chciałem dalej zrobić? Mówiłem cały czas o tym, o tych mikroprocesorach, prawda? No niestety stop się kończy. A co tu się dzieje ze stopem? Gdzie jest huta? Tu jest huta. No kurde, to tego stopu jest dużo i wiecie co? I my to zrobimy tak, że my usuniemy... Aj nie, tak, fuck. Wejdziemy w edycję. Ej, wejdziemy w edycję. Usuniemy to. I damy po prostu jeszcze jeden piec do stopu i będziemy mieli większą produkcję tego stopu, prawda? Tylko to wystarczy czego? Jest. Wszystko mi tu się pali, no. No, no nie fajnie, naprawdę bardzo nie fajnie. Kurczę, no. Dobra, no, no cóż, tak się zdarza. To jest region z fabrykami. Nie powinienem być zdziwiony, że coś takiego się dzieje, prawda? Ale myślę, że. No może nie w tym odcinku. Ale w przyszłości będę zmuszony wręcz wybudować tą lepszą straż pożarną. Żeby kurczę, no to tutaj mi tak nie funkcjonuje, żeby to tak kurczę działało, ta straż pożarna, bo ona na razie szczerze to chyba nie wie, za co się wziąć. Czemu nie mogę tego? Aha, lol, pali się opuszczony budynek, fuck, co tu się dzieje? No niezbyt fajnie, wiecie. Dobra, tutaj tak. Brak stop, produkcja zatrzymana, dobra. Jak brak stopu, to brak stopu. Teraz musimy czekać tylko. O Jezu, no kurczę, no widzicie, to wszystko mi się tutaj pali! Nie chcę, żeby się paliło. A Sato mądry, a właściwie Marcin mądry, znowu nie ustawił czasomierza i nie wie, jak długo nagrywam, czego naprawdę nie lubię. Wolę zawsze wiedzieć, ile nagrywam, a dzisiaj nie wiem, ile nagrywam. Ale tu opuszczony. O Jezu, a tu opuszczonych tych dzielnic, kurde. Mamy nadzieję, że to wszystko się jakoś ruszy. Bo tutaj za dużo tego wszystkiego jest. Okej. I już mam 335 tysięcy, 358 tysięcy. No jak mi się to podoba. Jestem normalnie w niebo wdzięty. Niebo wdzięty. Można być w niebo wdzięty. Okej. Fuck. Wszystko tu mi pustoszeje. Jestem zły. Jestem bardzo zły. Zarabiamy 4000, tak? No niestety, ale ta inwestycja chyba będzie musowa wręcz. Weźmiemy tą straż pożarną i tam 85 tysięcy straż pożarną. Oh shit! Ale mam nadzieję, że ona da nam to, czego my tak naprawdę potrzebujemy. Czyli postawimy ją w tym oto miejscu tu, tak? Już zatrudniamy, zatrudniamy. Dupa zatrudniacie do roboty w kopalni pracować. A nie mnie tu se zatrudniać. Ja teraz cały czas też patrzę na moje zyski, wiecie, bo nie chcę, żeby było tak, że ja będę na minusie zarabiał, ale za to straż dobrą, prawda? No takie oczywiście, no, no zbytnio nie chcę. Plus 800. Dobra. Niech będzie ta strażeczka wieża. I żeby to było ostatni raz.
Będzie wszystko dobrze. No fakt, co jest z tą ulicą? Co jest z tą ulicą? Co tu się do jasnej choinki dzieje? Wiecie co? Ja chyba błąd popełniłem. I tu nie będzie tego. O, właśnie, będzie tak. Czemu to są światła, czy coś? Od razu ruch się, że tak powiem, ruszył, chociaż troszeczkę. Nie powiem, że to jest dobre czy złe, ale po prostu ruszył się ruch nareszcie i nie ma takiego korka, jaki był przed chwilą, co jest dla mnie... Okej, dobra, czyli bierzemy i skupujemy plastik. Plastiki importuj, okej. I teraz minus 189, czyli przegrywamy, czyli przestajemy zarabiać. I zarabiam 801, fajnie. O, jak ładnie idzie. Już 1161. Wow, a to co to jest? To jest piękne. Piętkne, to jest naprawdę bardzo piętkne. A to? Nice, nice, to mi się rozbudowało, prawda? Tylko tu nie mam pracowników, cholercia. Kurczę, wiecie co? Chwileczka, tak? Chwileczkę. Okidoki, jestem, jestem. Najwyżej będzie wycinka kawałku filmiku, ale mam nadzieję, że nic się nie stanie. Dobra, co robimy dalej? Co robimy dalej? Co robimy dalej, się pytam. Kurde, no zaciąłem się, no widzicie, wyszedłem z obiegu gry na chwilę i... Dobra, co ja chciałem? Plastik. Jest plastik? Plastik jest. Wszystko się produkuje, ma tak być, ma tak być. Produkujcie się, tak, tak, tak. Dobra, to robimy mu im jeszcze jedną skrzynię, znaczy jedno skrzydło. Jeden samo nałożenie, nie mogę, gdzie ja mogę? Nie mogę? Ale shit, nie mogę, nie mogę. Dobra, i oby to wszystko pięknie działało nam. Bo jak nie, to będę złym. Naprawdę będę złym. Dobra, procesory zaraz powinny wyjechać. Sprawdzę tylko, co jeszcze tu mogę... Co to jest, co to jest? KG Electronic. Wykorzysta technologię i przygotuj się na nasze ostateczne super roboty. Produkcja procesorów, by zlepszyć swoją KG elektrycznej użytkowności. Ja chyba sobie to wybuduję, wiecie? To może być ciekawe. Dobra, KG procesorów. Sweet. Fajnie, fajnie. Może za dużo nie zarabiamy, ale nie jest źle. Tutaj damy, tak, pięknie. 500 tysięcy! 500 tysięcy! Chyba ich posrało. Skąd ja tyle pieniędzy wezmę? No dobra, ale fajnie, tutaj wszystko mi działa w sumie. Jestem w pewnym stopniu, cholera, dumny z siebie. No nie da się ukryć. Jeszcze jedna postawimy, a sru, co będziemy się szczypać, prawda? Tutaj tym razem. Tylko kurczę, jesteśmy na minusie i miejmy nadzieję, cholera, ale to na serio, miejmy nadzieję, że to co ja teraz zrobię nie okaże się kamieniem rzuconym do rzeki, że nie zatonę tak samo szybko. Co tutaj znowu się dzieje? Czego nie ma? Brak zasobów. No w tym nie ma zasobów, tu są zasoby. A tu? Za chwilę będą chyba. Więc spokojnie. Plastik jest, tylko jeszcze te stopy walnięte. Stopy musimy mieć. A może ja w ogóle musiałbym się przestawić z tymi stopami na... z metali na stopy przejść? Cholercia, nie wiem już sam. Podpowiedzcie mi jak możecie. Nie, 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 na pewno będę musiał przejść tylko i wyłącznie na stopy. Dobra, i... Where is to? Tu jest to. Raz, dwa. Dalej, no burzcie się! Fuck. Raz i dwa. Oki.
Teraz powinno być dobrze. Przynajmniej tak myślę. No szybciej, szybciej, szybciej. O, level up. Zrobię to. Tylko, kurde. Co tam pisało? Osiągnięty dzienny zysk 3 miliony. Chyba ich posrała, 3 milionów na oczy nie widziałem. O, oni chcą, żebym teraz osiągnął zysku. Ja pierniczę. No, hajs się musi zgadzać, no nie da się ukryć. Dobra. Spoko, wszystko będzie dobrze, tak myślę przynajmniej. Choroba. Gdy choroba ci nie sprzyja, to pierdzielni ojca wy... Coś tam, coś tam. Nie będę kończył. Sławne powiedzenie. Schuty 9-9. Okej. Tu czekamy, tu patrzymy. Tu wszystko działa jak należy. 2000, a tu 4000. Pui, sweet. No jedź z tym, no wyjeżdżaj. Sprzedawaj mi ten procesory, cholera. Coś nie chcę sprzedawać. Jak widać, miasto nieźle funkcjonuje. Jestem naprawdę pod wrażeniem. 123 tysiące. Jestem naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony takim rozwojem sytuacji. I cieszy to mnie bardzo. Albowiem nie spodziewałem się aż tak takiego rozrostu tego wszystkiego. No okej, okay. Procesorki, procesorki, róbcie, róbcie się. Dopiero petycja w sprawie domu burmistrza? Ja, trochę późno. Ja bym musiał tutaj wybudować jeszcze to. Ale nie mogę. Czemu nie mogę? Co tu? Aha, to jest to. Fuck. A jak to usunę? Przykładowo. Trzeba chwilę poczekać. No nie da się, no cholera się nie da. Fuck. No to jest źle. Bo te śmieci będą rosły i rosły i rosły. Będą i rosły i rosły. A właśnie, a jak tam z rudą wyglądamy? Szybciutko, szybciutko, gdzie jest ruda? No niby jeszcze mamy kupę tych miejsc rudy. Nieźle. Dobra. Dobra, gdzie jest doktor W? W, gdzie jesteś W? Jedziesz. Lubisz to, jedź. Wysyłam pomagierów. Puszczaj pomagierów. 435 tysięcy w ciągu miesiąca, no sweet. Naprawdę, kurczę, teraz się czuję jak... Jakby zarabiał, a nie to co wtedy, takie minimalne stawki krajowe. Co to miało być? Teraz to przynajmniej widzę, że zarabiam, prawda? Dobra. Ile ta ruda tu leży, czy nie ma tej rudy tak naprawdę? Co to jest ruda? O Jezu. Wiecie co? Wybudujemy chyba jeszcze jeden... hutę, jeszcze jedną hutę. Tak jest, huta i boom, headshot. I będziemy się starać budować tylko i wyłącznie do stopu. Do stopu, do stopu, do stopu. Ups, ups. Tylko dwie do stopu mogę. Kurde, no tu jeszcze mogę. Osiągnięto limit, na szczęście udało nam się. Raz, dwa, trzy. No naprawdę, coraz bardziej mi się to zaczyna podobać. Dobra. Liczę na to, że to się wszystko uda i wszystko będzie działać tak, jak powinno działać. Że w tej elektronice będzie nadwyżka tego stopu i też będzie dużo elektroniki na sprzedaż. Łosa! Przecież tutaj...
Ja pierniczę, to 2 razy po 1000, czyli 75 razy 75 i 75. Wow, 150 tysięcy, pięknie. No dobra. Pokonaliśmy jakoś korki w naszym mieście. No musiałem to tak rozegrać, niestety inaczej się nie dało. No sweet. No sweet, no przecież ja tu zarabiam. Jeszcze jedną elektronikę będziemy musieli budować, ale to chyba nie dzisiaj, ponieważ dzisiejszy odcinek chciałbym zakończyć już. Co to? Węgiel już jest, także spoko oko. Także dzisiaj będę się z wami już żegnał. Mam nadzieję, że podobał wam się taki luźny odcinek w kwestii rozwijania przemysłu względem elektroniki. Naprawdę mam nadzieję, że wam się podobał, że kurczę, dobrze się bawiliście, tak samo jak ja się dobrze bawiłem przy tym nagrywaniu odcinka. No i cóż, zapraszam do kolejnych odcinków z cyklu Let's Play SimCity wspólnie z Marionką lub też Let's Play Solo SimCity. A tymczasem ja jestem Marcin, siema na rapa i cześć!